Piękna, słoneczna pogoda i do tego palmy. I nie jest to wakacyjny kurort, a rynek w Katowicach, na który po zimowej przerwie powróciły znane wszystkim mieszkańcom egzotyczne drzewa. A to oznacza tylko jedno – sezon letni rozpoczął się tu na dobre. Pojawienie się palm na rynku to nie lada atrakcja dla mieszkańców, którzy od rana odpoczywali na leżakach. Bardzo fajny klimat dają. Od maja do września człowiek się tak czuje prawie, że już w tropikach. Bardzo dobrze, że są, tylko wie pan, no, to trzeba dbać, podlewać i no, nie rzucać petów tam do tych doniczek. Palmy na katowickim rynku to już prawie symbol. Pojawiły się tu w 2016 roku. Na początku wypożyczane były z gliwickiej palmiarni. Teraz należą już do miasta, a na okres zimowy przechowywane były w panewnikach w budynku oczyszczalni należącym do katowickich wodociągów. Stały się takim już nieodzownym elementem tego wakacyjnego czy letniego krajobrazu miasta. W tym roku, w przeciwieństwie do roku poprzedniego, mamy 4 palmy. W zeszłym roku, wiadomo, były 2 ze względu na fakt, że były one przesadzane do nowych donic, bo jak się okazało, palmy mają na tyle dobre warunki zarówno tutaj, jak i na tej hali magazynowej, że rosną cały czas. Katowice to nie jedyne miasto, w którym znajdują się palmy. Przed Urzędem Miasta w Chorzowie od 2019 roku także jest egzotycznie. Początkowo była tutaj tylko jedna palma, która została wynajęta przez miasto właśnie z powodu otwarcia nowego rynku w Chorzowie, ale na tyle spodobała się mieszkańcom, że prezydent postanowił, że ona zostanie tutaj na stałe. Później dołączyły do niej jeszcze 2 dodatkowe palmy. Teraz są 3 całe w komplecie. Katowickie drzewa ponownie zostały ustawione przy sztucznej rzece. Jedna waży 2,5 tony. Palmy, zarówno te na katowickim, jak i chorzowskim rynku, stanowią egzotyczną ozdobę. Często też umilają mieszkańcom, jak i turystom, odpoczynek w centrum miasta. Dlatego zostaną z nami do jesieni. Monika Taranczewska, Silesia Flash.